Wiedziałam, że jestem dziewczynką w ciele chłopaka zamkniętą. Dlaczego mi się to przytrafiło? Dlaczego czując się kobietą zakładałaś rodzinę? Nie da się w pewnym momencie inaczej żyć, bo nie da się w nie swoim ciele żyć. Witajcie w Strefie Wolnych Myśli. Dziś naszym gościem jest Marianna, która przez wiele lat w społeczeństwie funkcjonowała jako mężczyzna. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. Marianna, powiedz, kiedy zdałaś sobie sprawę, że to ciało, które masz, nie czujesz się w nim dobrze? Tak naprawdę to ja to mówię od zawsze, odkąd świadomość. Odkąd świadomość, czyli po prostu, no, przedszkole to na pewno, ten wiek przedszkolny, po prostu jak jest, jak już samoświadomość własnej cielesności, płciowości się rodzi, to wiedziałam, że jest... Pasuję do dziewczynek, jestem dziewczynką, nie chłopcem. Ale kiedy nastąpił taki moment, kiedy sobie powiedziałaś sama przed sobą, że no właśnie, że nie jesteś, nie wiem, chłopcem, nie jesteś mężczyzną i że chcesz się zmienić? Że ta twoja fizyczność nie odpowiada temu, kim się czujesz? To tak naprawdę to jest taki proces, całe życie, różne takie po prostu okresy, no bo człowiek się rozwija, prawda? Więc inaczej jest w okresie przed dojrzewaniem dzieci, no bo tak jak właśnie zawsze mówię, wtedy dziewczynki i chłopcy nie zdają sobie sprawy jeszcze z seksualności, z takich odkrywają i jeszcze nie przychodzi, jak przychodzi wiek dojrzewania, to wtedy jeszcze właśnie te czasami po prostu... poszukują, też starają się jakby zrozumieć. To znaczy, ja dokładnie rozumiałam, kto ja jestem. Mhm. Wiedziałam, że jestem dziewczynką w ciele chłopaka zamkniętą. Bardzo wcześnie to wiedziałam. Natomiast nie potrafiłam sobie poradzić z tym, że po prostu dla mnie to było takie... Myślałam, że jestem jedna jedyna w takiej sytuacji. Jeszcze tamte lata, czyli tam powiedzmy lata 70. na przykład, tamte lata były latami, gdzie nie było informacji na ten temat. Nawet już jak miałam naście lat, no to nie było internetu, nie było jakichś tam publikacji. Po prostu musiałam sama się zmierzyć z problemem. Wiedziałam, że gdzieś na świecie płeć ludzie zmieniają. Prawda? Tylko, że nie u tylko nas, to na świecie. Że to... ja wtedy, w tamtych latach, to po prostu zdawałam sobie coraz bardziej sprawę, że pewnie mi nie będzie to nigdy dane. Jak wyglądało twoje życie, kiedy właśnie funkcjonowałaś jako mężczyzna, czując się kobietą? Więc kiedyś to była już taka po prostu wewnętrzna obsesja, bo nie dało się o tym nie myśleć. Po prostu w każdej sytuacji życia dnia codziennego to przychodziło. No nie, takie myśli, przecież ja nie jestem facetem. I taka po prostu takie poczucie takie po prostu niespełnienia, poczucie przegrania życiowego, takie poczucie takie uwięzienia. Myśli, uwięzienia. Tak. Tak, dlaczego mi się to przytrafiło? Takie poczucie takie po prostu winy, niesprawiedliwości takie po prostu. Dlaczego mi się to, takie coś przytrafiło? Dlaczego akurat mi się to przytrafiło? Kiedy właśnie żyłaś w społeczeństwie jako mężczyzna, też miałaś żonę, więc jakby inne osoby oceniały cię tak, a nie inaczej. I kiedy zdecydowałaś się, że już po prostu tak nie chcesz żyć? Znaczy ja to zdecydowałam się około po 40, prawda? I to było tak. Dużo osób takich jak ja powielało ten sam schemat. Miało rodziny, prawda? I po prostu przychodził okres w pewnym momencie, że się okazywało, że dalej się nie da. Zwyczajnie ale da się... w ogóle właśnie, bo to jest coś, nad czym ja się zastanawiam. Dlaczego czując się kobietą zakładałaś rodzinę? Czy to nie powodowało, że jeszcze bardziej czułaś się właśnie uwięziona i nieszczęśliwa? Poniekąd tak. To po prostu wtedy się ścierają dwa takie... W człowieku ścierają się dwa rodzaje uczuć. Z jednej strony wie się, kim się jest, ale to jest po prostu takie nieosiągalne po prostu. To jest takie beznadziejne, coś takiego, co po prostu... No, ja na co dzień żyjąc i wtedy, i później, już mając nawet rodzinę, to dla mnie to było, tak jak ja teraz wspominam, to takie traumatyczne, na przykład takie odczucie, patrząc na dziewczynę, patrząc na kobietę,
na ulicy patrzyłam na kobiety i zawsze było, Jezu, czemu one mogą być sobą, a ja nie? Przecież ja jestem dziewczyną, jestem kobietą, dlaczego ja nie mogę żyć tak jak one? Teraz wiem, że moją byłą żonę skrzywdziłam w ten sposób. Skrzywdziłam i uważam, że diagnostyka i że po prostu... Dlaczego ja mówię o sobie? Dlaczego zgodziłam się na przykład na występ u Państwa w programie? Dlatego, że uważam, że trzeba właśnie o takich sprawach, takich tej traumy tych osób, które przechodzą, mówić. Trzeba mówić o tym, że te osoby właśnie chcąc, szukając swojej drogi życia, często właśnie wchodząc w związki małżeńskie, niestety w pewne schematy życiowe, starając się realizować normy społeczne, później wywracają do góry nogami życie innych osób, krzywdzą te osoby. Powiem brutalnie i prosto. Robię to dlatego, że nie da się w pewnym momencie inaczej żyć, bo nie da się w nieswoim ciele żyć. To jest za silne po prostu wewnątrz. A z drugiej strony mam na tyle silną psychikę i normalną osobowość, że nie potrafię popełnić samobójstwa. Jak wygląda zmiana płci zarówno w tej kwestii prawnej, jak i właśnie fizycznej? Bo wiem, że to jest proces bardzo skomplikowany i myślę, że mało osób wie, z czym to się wiąże. Zmiana płci, no to... Nie jest to jak za czarodziejską różdżką, prawda? Pstryknąć i płeć się zmieni, tylko po prostu jest to proces długi. I to jest branie hormonów przez lata. Czy zaczyna się od terapii hormonalnej? Zaczyna się od diagnozy. Mhm. Tak oficjalnie, prawidłowo zaczyna się od diagnozy. Lekarz musi to zdiagnozować, co danemu człowiekowi dolega. Przede wszystkim jest nacisk na to, że zdiagnozować należy, czy nie jest to na tle jakichś innych schorzeń. Schorzeń neurologicznych i schorzeń natury psychiatrycznej. Czy nie ma się zaburzeń psychicznych. Po prostu lekarz musi się być pewny, że ma do czynienia z osobą zdrową psychicznie i z osobą bez na przykład jakichś tam, powiedzmy, problemów neurologicznych, ze sobą jakichś tam ucisków na mózg, guzów jakichś mózgu, coś takiego po prostu. I jeżeli lekarz jest tego pewny, no to wtedy zaczyna się terapia hormonalna, która też jest pewnym procesem diagnostycznym. Czyli na początku jest terapia hormonalna, ona trwa... Można powiedzieć, że do końca życia, bo słyszałam, że leki trzeba... Generalnie tak, z tym, że to jest... Przyjmować cały czas. Tak, ale to wygląda w ten sposób, że te początki do operacji na genitaliach, no to się bierze duże dawki hormonów i blokery się bierze, prawda? Natomiast blokery testosteronu. Natomiast już po operacji, to wtedy zostaje hormon żeński w niedużych dawkach i to jest tak jak hormonalna terapia zastępcza, powiedzmy sobie na przykład u kobiet po sytuacjach nowotworowych, na narządach, po usunięciach, na przykład po usunięciu jajników, która musi brać po prostu ze względu już nie wyglądu, wizerunku, tylko ze względu na stan zdrowia. Czy nie miałaś, bo zdawałaś sobie sprawę, jak ta przemiana będzie wyglądać, że to będzie wiele lat, że to na pewno będzie coś ciężkiego. Nie miałaś takiego lęku i nie zadawałaś sobie pytania, czy jednak warto? Nie, ja ani razu nie żałowałam. A jak właśnie osoby, koledzy z pracy, czy twoi znajomi przyjęli tą twoją metamorfozę? Czy byli wsparciem, czy może niekoniecznie? Tak. Większość bardzo pozytywnie. Z pracy miałam bardzo duże wsparcie osób z pracy. To jest w ten sposób, że w ogóle z pracy się zachowali bardzo fajnie, bo widzieli mnie przed i widzieli po, bo też rozumiem. I w trakcie, w tym okresie tym okresie, kiedy byłam przerażająca i ja w pewnym momencie nawet się nie dziwiłam i nie miałam do nikogo pretensji, do takich osób, które wręcz by się wstydziły ze mną gdzieś się pokazać na mieście. Wstydziły się po prostu z taką osobą pokazać, bo to rozumiem po prostu. Powiedz, z czego najbardziej się cieszysz, będąc kobietą? To znaczy, przede wszystkim się cieszę, że jestem sobą. Że jestem sobą, że odzyskałam po prostu własne ciało, co odzyskuję. Odzyskuję, bo to proces jeszcze trwa cały czas. No i że po prostu, że nie muszę niczego udawać. Jestem sobą po prostu. Ale to w takim razie muszę się ciebie jeszcze spytać, ponieważ każda kobieta ma jakieś swoje słabości.
W moim przypadku od razu się przyznaję, torebki i buty. Nie wiem, czy ty masz coś takiego, na co sobie pozwalasz i co ci sprawia olbrzymią przyjemność? Zdecydowanie buty. Jednak. Czy nie znak równości. A powiedz, o czym marzysz? O czym marzę? Marzę o tym, żeby tak właśnie moje życie się uspokoiło, było takim normalnym życiem. Marzę o tym, żeby nie być sama, samotna. Mhm. Mam w tej chwili swoje zwierzaczki w domu, ale tylko to mi pozostało póki co. Marzę o tym, żeby to, że ja mówię o sobie, żeby coś zmieniło na plus w społeczeństwie, żeby ludzie nie nastawiali się tak po prostu do takich osób jak ja, że zboczeńcy, dziwaki, świry, żeby... Czy żeby nie patrzyli tak stereotypowo bardzo. Żeby patrzyli na nas ludzie z problemem. Wiesz. Życzę ci przyjaźni, miłości, tego, żebyś nie czuła się samotna. I żeby twoje marzenia się spełniły. Nawet jeżeli wszystkie nie mogą, to żeby chociaż większość. Myślę, że to i tak będzie dużo. Również dziękuję, miło mi było. A was zapraszam do komentowania tego odcinka na forum, które znajduje się poniżej. Jeżeli chcecie skontaktować się z redakcją, piszcie na adres strefa@wp.tv. Dziękuję i do zobaczenia.